Brzoza to drzewo znane nie tylko lekarzom i farmaceutom. Przypisuje się jej wręcz własności magiczne. Słowianie używali witek brzozowych do uderzania swojego ciała, do chłostania się. Miało to dodawać im energii. Uważana była ona za symbol młodości i płodności. Do tej pory możemy zauważyć takie sytuacje, zwłaszcza na wiosnę, gdy niektóre osoby przytulają się do pni brzozowych, uważając, że dodaje im to energii. Brzoza znalazła swoje miejsce również w liturgii chrześcijańskiej. W okresie Bożego Ciała ołtarze przystrajane są wręcz całymi gałęziami albo nawet drzewkami brzozowymi. Także przecież mamy krzyż brzozowy. Krzyż brzozowy, który już urósł do rangi symbolu. Brzoza brodawkowata jest jednym z 7 gatunków brzoz, które występują na terenie Polski. Jest to gatunek rodzimy, rośnie w naszym środowisku na Niżu i również na wyżynach polskich. Ma swoje odmiany bardzo specyficzne, rosnące na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Charakteryzuje się białą korą, która pojawia się po pierwszym roku. Ta biała kora drzew stopniowo przesuwa się w górę. U osobników starszych w dolnej części widać już spękania i odradza się czarna kora. Liście brzozy brodawkowatej są w kształcie trójkątne albo romboidalne i znajdują się na pędach lekko przewisających na końcach, co nadaje drzewu charakterystyczny kształt. Pędy te mają na swoim czerwonym zabarwieniu delikatne brodawki, stąd nazwa tego gatunku. W przeciwieństwie do innych gatunków, które mają liście w innym kształcie, omszone, a brzoza, również ta za nami, papierowata, ma niezwykle biało-kremową korę, która pozostaje taką cały czas. Zarówno liście, jak i kora, pąki oraz to, co drzewo wydziela przed pojawieniem się liści, jest wykorzystywane w ziołolecznictwie. Pozyskiwane są również liście brzozy, przy czym trzeba je zebrać, kiedy są jeszcze lepkie, a więc w kwietniu, w maju suszy się je delikatnie i sproszkowane również dodaje do naparów, do środków leczniczych. Samo drzewo jest bardzo dekoracyjne ze względu na swoją korę. Stanowi niezwykłe okazy w parkach dendrologicznych. Ponadto w naszych regionach sadzone w miejscach podmokłych powoduje ich osuszenie, ponieważ liście wyparowują duże ilości wody. Jesienią pięknie przebarwia się na kolor żółty i znowu stanowi dekoracyjne tło dla innych gatunków przebarwiających się na kolor czerwony. W zielarstwie liść brzozy używany jest przede wszystkim w terapii dróg moczowych i nerek, dlatego że działa ona przeciwzapalnie, działa przeciwbakteryjnie oraz zwiększa wydalanie moczu. To zwiększenie wydalania moczu ma też istotne znaczenie w kamicy dróg moczowych, któremu brzoza jest w stanie przeciwdziałać. Ale brzoza ma również, liść brzozy konkretnie, ma również inne własności. Otóż jako nieliczny surowiec zielarski jest w stanie obniżyć poziom kwasu moczowego w surowicy krwi, a zatem stosowany jest w profilaktyce i leczeniu dny. To odtruwające własności brzozy są bardzo istotne nie tylko w chorobach nerek dróg moczowych, ale także w przypadku chorób dermatologicznych oraz chorób reumatologicznych. Brzoza to nie tylko liście, to także pączki brzozowe. Używane są one w chorobach reumatycznych, ale także w chorobach skóry. Brzoza to w końcu słynny sok z brzozy, pozyskiwany z pni, które się nawierca, wkłada rurkę i pozyskuje się piękny, słodkawo-kwaskowaty płyn, który pan profesor Ożarowski zalecał pacjentom z chorobami nerek, ale także dla pozyskania witalności oraz dodania urody. Pozyskiwanie soku z brzozy następuje tylko wczesną wiosną, gdzieś w marcu, zanim rozwiną się liście. Drzewo jest nacinane od południowej strony. Takie były zalecenia, aby brzoza mogła dalej rosnąć. Sok wypływa i robi się z tego różnego rodzaju środki lecznicze. Brzoza ma również charakterystyczne guzy na pniach i te guzy są również wykorzystywane jako środki przeciwnowotworowe.
Wiemy już, że brzoza leczy, ale nie tylko brzoza leczy. Leczy też to, co na tej brzozie urośnie. I tutaj mamy właśnie taki oto przedmiot, a w zasadzie jest to fragment huby brzozowej, która rośnie na brzozie. Chodzi o tak zwaną czarną hubę brzozową i ona jest badana i była prezentowana bardzo często jako produkt o działaniu przeciwnowotworowym. Rzeczywiście istnieje dużo badań, zwłaszcza w byłym Związku Radzieckim, gdzie testowano i badano tąże roślinę, ten grzyb, bo to jest w sumie grzyb, w przypadku chorób nowotworowych. Były dobre efekty. Orędownikiem stosowania huby brzozowej był znany polski fitoterapeuta profesor Aleksander Ożarowski i używał ją w postaci odwaru, bo to, co tutaj widzimy, to jest bardzo twarda substancja, należy ją rozdrobnić i gotować. To gotowanie powoduje, iż wydzielają się z niej substancje o działaniu odtruwającym, o działaniu poprawiającym odporność i właśnie takie substancje są bardzo dobrze postrzegane i bardzo dobrze używane w chorobach nowotworowych. Także huba brzozowa jest wykorzystywana do leczenia łuszczycy. W przypadku łuszczycy jest takie badanie naukowe prezentowane w literaturze, które mówi, że prawie w 100% skuteczność huba wykazywała w przypadku łuszczycy. Także jak widzimy, nie tylko samo drzewo, nie tylko liście tego drzewa, sok czy też pączki, ale także to, co na nim rośnie, ma prozdrowotne własności. Odwar z huby brzozowej czarnej. Jedną łyżkę rozdrobnionej grzybni zalewamy jedną, dwoma szklankami letniej wody i pozostawiamy na noc. Rano doprowadzamy do wrzenia na małym ogniu. Odstawiamy na 5 minut i cedzimy. Pijemy jedną, dwie łyżki kilkakrotnie w ciągu dnia przed jedzeniem jako środek ogólnie wzmacniający i zwiększający odporność organizmu w wyniszczającej chorobie. Napar z liści brzozy. 2-3 łyżki liści brzozy zalewamy dwoma szklankami wrzącej wody. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy łagodnie pod przykryciem 3 minuty. Odstawiamy na 10 minut i cedzimy. Pijemy porcjami po pół, 2/3 szklanki, 2-3 razy dziennie między posiłkami, jako środek moczopędny, przeciwobrzękowy i przeciwzapalny. Ekstrakty z huby brzozowej dobrze jest łączyć w przypadku wspomagania leczenia chorób nowotworowych z selenem, ale dobrze, aby był on ze źródeł naturalnych. Borowiki, nasze borowiki są znakomitym źródłem selenu. Zresztą dowód na to, że selen jest ważny w chorobach nowotworowych, dał profesor Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który wykazał, iż za niski poziom selenu znacznie wzrasta zagrożenie chorobami nowotworowymi, więc warto też o borowikach pamiętać. Jeżeli chodzi o liście brzozy zatem, można je łączyć z nawłocią, z krzypem, rdestem ptasim. Takie połączenie jest dobre moczopędnie, działa świetnie w chorobach nerek, dróg moczowych, stanach zapalnych, ale też kamicy nerkowej. Pamiętajcie Państwo też, że działa odtruwająco, a więc będzie też dobrym produktem do wspomagania leczenia dny moczanowej. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.